Dzisiaj chciałbym mówić na temat duchowej kolejności w łasce, czyli w jaki sposób w duchowej rzeczywistości ta kolejność działania łaski jest nam, jak to działa w ogóle. Bo łaska, jak każda rzecz, ponieważ Bóg jest Bogiem porządku, łaska działa w określony sposób. To jest też tak, że rzeczy są takie, jakie Bóg ułożył, w taki sposób funkcjonują. I pokora polega na tym, że my nie wprowadzamy do tego własnych koncepcji i nie próbujemy zmienić tego, co przez Boga zostało ustanowione. Jezus powiedział w jednej z swoich wypowiedzi: ja jestem droga. Droga, jak wiecie, przyjaciele, ma swój początek, ma koniec, że tak powiem, ma jakby kierunek, ma droga przede wszystkim. Gdzieś się tą drogą idzie, w jakąś stronę, jakoś jest ułożona ta droga. I wszystkie rzeczy Boże są jakoś ułożone i my, ludzie, którzy narodziliśmy się z Bożego Ducha, winniśmy z objawienia przyjmować, w jaki sposób mamy podążać w tych Bożych prawidłach. I również, jak mówię, każda inna rzecz, taki łaska ma swoją kolejność funkcjonowania. Ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli w Pismo Święte, Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Wersety 1 i 2. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. A więc zobaczcie, jest tutaj pokazany pewien bardzo ważny fakt. Upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebios. A więc widzimy główny zarys funkcjonowania łaski w życiu człowieka. Najpierw, zawsze w przyjmowaniu łaski istnieje element upamiętania, a następnie objawienia się Królestwa, czyli manifestacji mocy. A więc najpierw jest podjęcie decyzji o zmianie, a następnie przychodzi moc do tej zmiany. Rozumiecie, jak działa łaska? Łaska działa tylko w ten sposób. Najpierw twoja decyzja o zmianie, a następnie moc do tej zmiany. Nie istnieje coś takiego, że Boże, daj mi moc, abym podjął decyzję o zmianie. To jest bzdura, to nie działa. To nie działa. Działa przyjście do Boga i powiedzenie: Boże, ja nie potrafię się zmienić. O, w ten sposób się bierze łaskę. Ja nie potrafię się zmienić. Nie zamierzam usiłować się zmieniać. Nie będę tutaj puszczał pary w gwizdek, ponieważ to nie będzie łaska, tylko to będzie jakaś tam forma samosprawiedliwości mojej. Tak? Ale ja, Boże, podejmuję decyzję, że w tej czy w tamtej dziedzinie ja postępuję źle, błędnie, niedobrze, a Ty masz rację, czyli ja teraz podejmuję decyzję, że ja postępuję źle, a Ty masz rację. Rozumiesz? I dopiero w tym momencie, kiedy Ty taką decyzję podejmujesz, to na tą decyzję przychodzi moc. Czyli w łasce jest zasada bardzo prosta. Najpierw decyzja o upamiętaniu, czyli zmianie myślenia, i następnie Bóg uwalnia moc na tą decyzję. Bóg nigdy nie uwalnia mocy poza twoją decyzją. Po prostu. Takiego czegoś nie ma, przyjaciele. Patrzymy dalej w Ewangelię Mateusza od 7 do 12. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadyceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania, niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama,
Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzeni drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. A więc widzimy 7 werset. Jest pytanie, czy faktycznie chcecie się upamiętać? Czy faktycznie jesteście przekonani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie? Czy faktycznie tak jest? To jest pytanie takie. A więc, żeby realnie zacząć przyjmować łaskę do swojego życia, to najpierw trzeba dać się przekonać Bożej prawdzie. Pamiętacie, co mówiłem w poprzednim odcinku? Że łaska jest ściśle związana z prawdą, że prawda Boża, ona przejawia się przez łaskę. Więc o ile my chcemy, żeby łaska prawidłowo działała w naszym życiu, żeby ona w ogóle działała w naszym życiu, to my najpierw musimy dać się przekonać o tym, co jest Bożą prawdą i o tym, co prawdą Bożą nie jest. Początek. Te pytanie każdy człowiek musi sam sobie zadać. Czy ja, wołający do Boga o różnorakie zmiany, ja jestem gotów na te zmiany? Czy ja podejmuję decyzję o gotowości? Bo ja nie muszę czuć się gotów. Absolutnie. A czy ja decyduję się? Decyzja jest podstawowym elementem. Jaka jest kolejny krok? Jeżeli ty zdecydowałeś się na zmianę, to teraz udowodnij to poprzez to, że przyjmiesz moc. Tutaj jest element bardzo ciekawy. Ja będę troszkę mówił tutaj o łasce, wplatał tych elementów wiary, malutkich takich elementów. O wierze będę mówił dużo, dużo później. A tutaj widać takie wejście wiary. Jeżeli ja się zdecydowałem, że chcę zmiany, to teraz ja zaczynam wierzyć w to, że już tą zmianę posiadam, ponieważ łaska jest dana. Amen? Jaka jest łaska? Dana. A więc ja nie czekam na tą zmianę, tylko ja uznaję, że tą zmianę mam. Rozumiecie, przyjaciele? No bo łaska jest dana. A więc jeżeli ja zdecydowałem, że chcę, to uznaję, że mam. Tak to działa. Werset 9 mówi, jakby przestańcie oszukiwać sami siebie, mówiąc, że chodzicie z Bogiem. On mówi do nich, do faryzeuszy. Nie oszukujcie sami siebie. I tu jest też bardzo ważny element, że kiedy my przyjmujemy łaskę od Boga, to my nie oszukujemy sami siebie, że chodzimy z Bogiem, o ile nie zdecydowaliśmy, że chcemy tych zmian. Bardzo ważną rzeczą jest nie oszukiwać siebie. Ja cały czas będę do tego wracał w tym nauczaniu. Nasza decyzja o zmianach będzie uwalniać moc. A więc niezmiernie ważną rzeczą jest, aby nie oszukiwać się w tym przychodzeniu do Boga, kiedy my nie chcemy podjąć decyzji. A więc
łaski nie bierzemy w ten sposób, że używamy czczej gadki do Boga, że mówimy, że wiecie, przecież Bóg jest. I On wie w ogóle, czy Ty chcesz zmiany, czy Ty nie chcesz zmiany. I On też wie, czy Ty decydujesz, czy Ty nie decydujesz. Ja chciałbym, żebyś nigdy nie oszukiwał siebie, żebyś nie szedł do Boga i nie mówił do Niego w ten sposób: Boże, ja chcę zmian, ale jeszcze nie stać mnie na tą decyzję. Guzik, prawda, że Cię nie stać. To jest nieprawda. Bo decyzja nie boli. Decyzja nie boli. Do decyzji nie potrzeba żadnej zmiany. Ja na przykład decyduję, podnoszę teraz rękę, albo teraz dłubię w nosie sobie, a teraz w uchu. Rozumiesz, o co chodzi? Decyzje są proste. Nie oszukuj sam siebie w ten sposób, że przychodzisz do Boga i mówisz: chcę zmian, ale jeszcze nie decyduję. Ponieważ moc przyjdzie tylko na Twoją decyzję. Tylko na Twoją decyzję. Jest bardzo silna różnica między człowiekiem, który zdecydował, a człowiekiem, który nie zdecydował. Człowiek, który zdecydował, że chce zmian, u tego człowieka zaczynają pojawiać się zmiany, ponieważ działa łaska. Człowiek, który nie zdecydował o tym, że chce zmian, u niego nie będzie działać łaska. Jest wielka różnica. I nie można się oszukiwać i mówić do kogoś: wiesz, ja też podjąłem decyzję. Powiem Ci coś, jeżeli podjąłeś decyzję, to zmiany zaczną następować. Na 100%. Kiedy wierzysz w to, kiedy wierzysz, że w momencie podjęcia decyzji została uwolniona Boża moc sprawcza, czyli przyjąłeś kolejną dawkę łaski, to te rzeczy na pewno będą działać. Czyli zaczniesz wydawać owoc. No nie ma opcji innej. Jeżeli zaś się nie wydaje owocu, czyli nie ma tej mocy, czyli tak naprawdę nie przyjęło się łaski, czyli nie zdecydowało się, że się chce zmiany. Tylko się powiedziało: ja chcę zmiany. Ale nie było decyzji. Czyli się okłamało samego siebie. Rozumiecie? A więc nie okłamujmy sami siebie, przychodząc do Boga po łaskę. Tylko podejmujmy decyzję. Wierzmy w to, że w momencie podjęcia decyzji została uwolniona moc, ponieważ otworzyliśmy się na kolejne przestrzenie łaski. I trwajmy sobie w tej wierze, ponieważ nigdy się na tym nie zawiedziemy. To jest bardzo prosty element. Taka jest w ogóle kolejność. Pamiętajcie, zawsze najpierw opamiętanie i decyzja, prawda? A następnie uwolnienie Bożej mocy. Werset 11 pokazujemy: przyjmijcie słowo, a następnie przyjmijcie moc. Przyjmijcie słowo. Czyli kiedy Ty przychodzisz do Boga i potrzebujesz jeszcze więcej Jego łaski, otwierasz się na Jego łaskę, przyjmujesz Jego łaskę, to On zaczyna zmieniać Twoje życie poprzez różnorakie słowo, które będzie do Ciebie posyłał. Będą w Tobie powstawać nowe przestrzenie prawdy. I znowu wchodzenie w te prawdy będzie powodowało zmiany w rzeczywistości tej dotykalnej. I to ciągle jest ten sam proces. Bo znowu będziesz musiał podejmować decyzję o wejściu w te prawdy, które tam przyszły do Ciebie. A więc przychodzisz do Boga, z całego serca podejmujesz decyzję o zmianach, chociaż w ogóle nie czujesz się na siłach do tego. Zaczynasz wierzyć od tego momentu, że te zmiany już zaczynają następować, że już teraz te zmiany są i jesteś czuły na to, co będzie w Tobie powstawać. Będzie w Tobie powstawać różnoraka forma prawdy. I znowu teraz decydujesz o tym, że w tą prawdę wchodzisz. Ok? W związku z czym ta prawda zaczyna się realizować w mocy w Twoim życiu. Tak to działa. Cały czas jest ten sam mechanizm.
jak wygląda efekt tego rodzaju działania. Następuje realne rozdzielenie rzeczy żywych od rzeczy martwych w Twoim życiu. Realne rozdzielenie. Coraz więcej powstaje rzeczy żywych, coraz mniej jest rzeczy martwych. A więc te przyjmowanie w odpowiedniej kolejności działań łaski jest niezmiernie ważne. Chciałbym, żebyśmy nigdy o tym nie zapominali, żebyśmy pamiętali, jak to jest ważna sprawa. Kolejność w łasce. Zawsze podjęcie decyzji o zmianie i następnie w wyniku tego manifestacja Bożej mocy, czyli uwolnienie kolejnych przestrzeni łaski. W międzyczasie jeszcze ta przestrzeń przyjęcia słowa, czyli tych konkretnych już prawd. Przychodzę do Boga i mówię: Boże, chcę zmiany w tej i w tej dziedzinie, ja decyduję teraz, że się zmieniam. Dziękuję Tobie za to, przyjmuję Twoją moc, będę trwał teraz w wierze, bez względu na to, ile razy jeszcze upadnę w tej dziedzinie, ale uwielbiam Cię za to, że właśnie jestem taki, jak Ty powiedziałeś, że jestem. I ja teraz od tego momentu jestem czujny na Słowo i przychodzi do mnie Słowo i ja teraz mówię: aha, to jest to Słowo, które jest zupełnie inne, czyli jakaś przestrzeń myślowa we mnie weszła, która jest zupełnie inna niż do tej pory była, i ja teraz za tym pójdę, zrobię właśnie tak. Czyli znowu decyduję i co? Łup. Jest sukces. Sukces za sukcesem. W ten sposób to idzie. Chciałbym, żebyśmy byli uczuleni na te rzeczy. Najpierw upamiętanie, a następnie manifestacja mocy, czyli uwolnienie łaski. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci, że Ty dałeś nam po raz kolejny słuchać Twoich prawd. Ojcze, ja modlę się za każdego człowieka, który słucha tego nauczania. Ja modlę się, żeby to słowo było przyjmowane jako Twoje słowo, Ojcze. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty objawiasz te rzeczy ludziom, którzy słuchają tego. Dziękuję Ci, że mam ten wielki przywilej współpracy z Tobą w tej dziedzinie. Uwielbiam Cię, Duchu Święty, za to. Ojcze, modlę się, aby to słowo wydało stukrotny plon. Ogłaszam ochronę krwi Jezusa nad każdym człowiekiem, który słucha tego słowa i ogłaszam, że nic nie zostanie z tego słowa wykradzione. Że ono wykona potężną pracę w życiu ludzi. W imieniu Jezusa.